Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Modi Nana Sprytne Smyki po dłuższej przerwie. Tak, i znowu zaczynam od menu startowego. Zobaczmy, jak daleko już zaszliśmy. No to zobaczmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. No to jeszcze nam troszeczkę zostało tych poziomów. I teraz będziemy w wulkanie bodajże, o ile dobrze pamiętam. Wykorzystaj swoją siłę. Jeśli odpowiednio przesuniesz bloki, okay, na pewno otworzysz sobie drogę do drzwi. Jak widzicie, zwiększyłem rozdzielczość. Widzicie, zwiększyłem rozdzielczość gry, przez co będzie to ładnie wyglądało według mnie. I to było troszkę złe według mnie, że tak wcześniej zrobiłem, dlatego moją rozdzielczość dawałem, ale wydawało mi się, że z moim ekranem to się... Nie, Modi, nie. Aha. O Jezu, ale będę zestresowany podczas przechodzenia tego poziomu. O nie! Jeszcze mi powiedzieć, że... O kurde. Dobra, trzeba się skupić. Więc wydawało mi się po prostu, że z moim ekranem 4:3 raczej to nie będzie współgrało. Więc żeby nie było takich sytuacji, to po prostu postanowiłem, że kupię sobie wreszcie wymarzony mój już ekran 16:9, w sensie nowy monitor. Lol. Żeby po prostu nie było takich problemów i żeby gry były w lepszej jakości, więc na przykład jeżeli do tego czasu nie nagram Sonic Heroes, to będę mógł na przykład dać widescreena, bo jest to widescreen hack do Sonica Heroes i coś takiego bym mógł użyć i byłoby fajnie, wiecie? Aha, i teraz te okulary musi... Chwila, a nie mogę po prostu wrócić do tamtego poziomu i tych okularów mu dostarczyć? Jezu, teraz miałem takiego stresa. W ogóle co to jest? Chyba nie chcę się dowiedzieć, co to jest. Czy mogę tu jakoś przeglitchować? No cóż, fajnie by było. Kurde! Nienawidzę tego, że nie można... przerwać danej operacji. Okej, to już zrobimy tak. I mamy poziom praktycznie ukończony. Jej, nie było to aż takie trudne. Mógłbyś tu wspiąć? Nie. Więc w każdym razie... Jej, poziom ukończony. Nie było to dosyć trudne właściwie. Spodziewałem się czegoś trudniejszego. Uważaj na pułapki! Jest ich tutaj bardzo wiele! Nie... Kur... Ups. Fail. No nie! To jest oszukaństwo. To jest nie fair. Nie. Nie! Zostaw mnie. Zostaw mnie, ty super duper sajanie. Oż ty morda. Ej, teraz się wystraszyłem tej ściany. Lol. Okej, mam... Aha, mogłem po prostu... No ja, brawo ja. Dobra. O, już się wiem, że trzeba będzie młotu użyć. Pajęczyna jest bardzo sprężysta. Spróbuj ją wykorzystać! No nie! Nie! Teraz mi jeszcze mówicie, że będę musiał skakać po pajęczynie. Nie, to już wiem, że gamer by na pewno tej gry nigdy nie przeszedł. Nie... To jest tak, jeżeli są pajęczyny w grze, to znaczy, że zaraz będą pająki. To jest wiadome. A skręcanie w tej grze jest po prostu przerażające według mnie. Po prostu coś potrzebuje całego obrotu, żeby się obrócić. Jeszcze dodatkowo przy tym idzie. Co jest kompletnie... Co jest według mnie kompletnie zrąbane. Halo? Jak mam co zrobić?
O! A to jest dosyć... Co? Nie zbytnio coś teraz mam zrobić, ale dobra. Właściwie to historyjki już mi się jakieś z mojego życia praktycznie skończyły, no ale mam jeszcze taką jedną w zanadrzu, którą mogę opowiedzieć, więc kiedyś, jak z końcowych dni szkolnych, bodajże to była druga lub trzecia klasa, więc to już na serio, było dawno. Chciałem przypomnieć, że teraz jestem w trzeciej gimnazjum. Tak, możecie na mnie mówić jeszcze gimbaza. A no cóż, później technikum i nie chcę słyszeć gimnazjalista, gimbaza i te sprawy. Nie chcę słyszeć po prostu już tego słowa. Nigdy. Tych słów właściwie. Zdążyłem. No. No i jak ja to miałem zrobić? Przepraszam bardzo, jak ja to miałem zrobić? Ja nie ogarniam tego. Co to mówię? O co to? A co to? Nie wiem, dziwne. Ale z tego co widzę, to będzie dosyć trudne. I dlaczego nie mam młota? Dlaczego nigdy nie mam młota? O co chodzi? Nie ogarniam tej gry. Ja pierdzie. A to denerwujące jest, serio. A w szczególności, że pada nie mam. Jakby był pad, to jeszcze pół biedy by było, ale... Na klawiaturze to... Nie wiem, równie dobrze mógłbym sobie załączyć X... No ja nie mogę! Równie dobrze bym mógł sobie X-padera załączyć. Ogólnie to polecam ten program, bo przydaje się do gier, które nie mają opcji pada. A wy na przykład nie lubicie grać na klawiaturze, to bardzo się ten program przydaje. Ale no bądź co bądź to skręcanie postaci, no może i by to przypominało do... Aha. Czy ja wpadłem w nieskończoną... Czy ja właśnie wpadłem w nieskończoną pętlę? Nie może mnie po prostu zabić. Byłbym wdzięczny. No i próbuję się do niego odwrócić, może coś się stanie. Nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem. Poziom od nowa. Dobra. Dobrze, że tu jest restart poziomu, bo przynajmniej nie muszę się aż tak wnerwiać na tą grę. Wow. Tak się robi dobrze gry. Polecam. Jeżeli tak zrobicie grę, że będzie można przejść przez podłogę, to znaczy, że to będzie GOTY. Game of the Year. Po prostu. Na 100%. No nie! Ja to zaraz zrobię rage quita i będziecie mieli odcinek, jak przechodzę ten poziom. Nie. Ej, ale jakby się zgliszowało tak, że mógłbym chodzić po ścianach, w sensie wiecie, że wykrywałoby mnie to, jakbym chodził po... Okej. Jakbym chodził po lianach, to byłoby fajnie. Wręcz byłbym zadowolony z tego. No i jak ja mam to zrobić? Halo? Halo, kopyta ci walo. O co chodzi?
Ogólnie jak patrzę na te postacie w tej grze, to strasznie mi się przypominają Simpsonowie, bo jakbyście nie pamiętali, to Simpsonowie byli właśnie żółci, cali. W sensie myślę, że niektóre postacie nawet były czarne, chyba się nawet zdarzało, że niektóre postacie były białe, ale co najśmieszniejsze, właśnie Simpsonowie byli żółci. Znaczy, ja się z żółtych nie naśmiewam, broń Boże. Chodzi mi tutaj o taki odcień blisko żółtawy. To nie naśmiewam się oczywiście z tego. Jak ja to zrobiłem? Wow, wow. Dat klatki. Dot FPS. Halogra. Halogra, współpracuj. Nie wiem, czy ja mogę, czy ja muszę jakiś przełącznik wcisnąć, czy coś, żeby się te platformy pojawiły, czy co? Ja nie ogarniam już. Jak przejdę ten poziom, to moje życie będzie kompletne. Ja nie mogę. Znowu ten wynerwiający dźwięk. Nie wiem. Ej, właśnie. Przecież ja kręcę się z tym mieczem. Aha, bardzo mi to pomogło. Teraz pytanie, jak się zdejmował przedmiot. Okej. Okay. Właśnie teraz mam pewien pomysł. Może ja się od tej pajęczyny coraz wyżej odbijam. Rozumiecie, że skoczę z najwyższego punktu. Później będę tak skakał na tym, aż się... aż będę doskakiwał do najwyższego... aż będę mógł skoczyć na tamtą wysokość i wtedy skoczę. Chyba... że muszę rozwalić te obydwa te Goku, te parodie Goku. Aha, good job for me. Seriously, what the fuck is this? Ej, może to jest jakiś level testowy, tylko po prostu został wprowadzony do gry, bo tak, bo nie mieli za dużo poziomu. No tak to wygląda, bo patrzcie, to jest jak testowanie fizyki postaci, że wiecie, macie jakieś randomowe bloki i na nie sobie wskakujecie. I lol, jest poziom testowy. Nie no, dobra, spróbuję jednego z tych ludków zniszczyć. Jeżeli to coś zmieni, to będę bardzo zadowolony. A przy okazji sobie... No normalnie mi jasny szlak trafi. Głupia gra. Ojej, gdyby chociaż tak kratki nie spadały, to byłoby dobrze. A co jest najśmieszniejsze, ja nie mam żadnego teraz programu odpalonego poza Fropsem i Audacity. Jezus Maria. Wow! Znaczy, innymi słowy, ta gra nie została zoptymalizowana. Nie, seriously, ja chyba zastopuję ten odcinek. Jakiś tydzień chyba sobie poczekam przy produkcji jego. Okej. Nie! 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 Mogę się chociaż ruszyć troszkę? Za lewo i prawo. Pajęczyna jest bardzo sprężysta. Spróbuj ją wykorzystać. No dobra, rozumiem, ale nie ogarniam, jak to zrobić. W ogóle tylko teraz rozumiem, przyszło, jak ten noise się kontaktuje z modim. What the fuck, przecież to jest... że to jest tak właściwie średniowiecze, więc o co chodzi? Jaki cudem, przepraszam bardzo. Tu nie ma żadnych krótkofalówek, tu jest tylko magia, a oni nie mają żadnego szamana lub coś w tym stylu w wiosce.
Ja nie skaczę wyżej, tylko niżej. Kurde, gdyby ta gra miała tryb okienkowy, to strasznie bym... strasznie, ale to strasznie bym robił z niej livestream, żeby na nim przejść. Albo zrobiłbym serię z tej gry na livestreamie, a później by to wstawił na YouTube w formie odcinków. To było dobra. Tak robią wszyscy ci youtuberzy, którzy nagrywają teraz Isaaca. W sensie The Binding of Isaac, o to mi chodzi. Czy jakoś mogę to zgliczować? Byłoby fajnie. Nie obraziłbym się. No, jak komentarz, Pixel, ty tylko byś chciał glitchować. Może byś tak chociaż raz przeszedł grę normalnie. Ale jak to, ja cały czas glitchuję gry? No przecież Sonic 2 był... Ło! Prawie! Prawie! Ale prawie wiele zmienia, jak to mówią. Wow. A nie mogę teraz włączyć tej gry, żeby sprawdzić, co mi tak obciąża co mi tak pamięć obciąża. No prawdopodobnie nagrywanie, ale please. Ile to będzie? Teraz. Z 10? Może 15 minut? 16:27, to nie wiem, chyba jeszcze ponagrywam to. 16:40, nie wiem, ile ten odcinek będzie miał, ale ja nie skończę odcinka, póki nie przejdę do następnego poziomu. Wtedy będę spełniony i możemy kończyć serię. Jeżeli z tym mam problemy, to znaczy, że finałowy boss będzie dla mnie niezwyciężony. Ja moment. Po prostu przerwę nagrywanie na chwilę, więc zaraz do was wrócę. Okej, już jesteśmy. I chyba się wszystko uspokoiło. Tak sądzę. To jest straszne. Może po prostu pliki już tak dużo ważą, że komputer nie ogarnia. Co się dzieje? Może. Właśnie to jest ten... To zła rzecz we Frapsie, że... jego pliki ważą tyle, bo nie są skompresowane. To są po prostu czyste klatki, żeby jakieś te wasze kompresory dodawać i te sprawy. No właśnie, gdyby chociaż istniał jakiś wybór kompresorów, że wiecie, że mniejszy plik daje wam albo coś. Chociaż no, bądź co by było wtedy popsucie jakości pewnie też jakieś. Ale no, jak to mówię, coś za coś. Macie małe pliki, to jakoś nie będzie jakoś powalająca. Macie duże pliki i jakoś jest po prostu super duper 11:10. No chodź. Właściwie nie mam pojęcia, co robi ten drugi. Jaki jest tego cel? Szczerze, woli desperacji bym tutaj po prostu wsiąłem sobie jakiegoś flyhacka do tej gry i bym po prostu tam przeleciał. Serio, woli desperacji bym po prostu tam przeleciał i tyle. Bo ja już tu chyba wchodzę z 20 raz, jak nie więcej. No ale nie ogarniam mechaniki tej całej pajęczyny. Zaraz chyba płakać bym po prostu. To jest na pewno lawa, więc tu nie wchodzę. Od razu mówię. Jak spadnę, tam wejdę, okej. Ja nie mogę. O co tu chodzi? Nie. To jeden odcinek z przechodzenia tego jednego poziomu. Praktycznie. Bo ten z blokami mi poszedł tak, o. Później ten... Labirynt mi poszedł praktycznie bez żadnych przeszkód. A teraz ten poziom to mnie rozwala przez tą pajęczynę, bo gra jest taka zgliczowana. Okej. Nie ogarniam tej mechaniki. Wytyfy. Nigdy w ten poziom wcześniej nie grałem. Jak mówiłem, grę przeszedłem tylko ani razu. Przeszedłem tą grę tylko minus 1 razy. Ja miałem chyba na komputerze 10 razy... Nie, miałem chyba z 15 plików i każdy był w wiosce. Bo nie umiałem wioski nigdy przejść.
a ewentualnie jak już mi się udało przejść, to później miałem te kolejne 20 na trening i później kolejne 40 na tym losowym, lodowym poziomie platformowym, którego nie ogarniałem za nic. I na tym lodowym poziomie platformowym tylko raz mi się udało przejść i przechodziłem sobie później ten las, którego nigdy nie umiałem przejść. Dlatego mi tyle zajęło wcześniej, w tym pierwszym w trzecim albo czwartym odcinku. Uff, dobra, ja już chyba ogarniam... raz mi się udało, kurde, doskoczyć tam jak, nie wiem, jak coś, a teraz to... Nie, może po prostu się na chwilę wyciszę przed tym skokiem i w skupieniu po prostu tam wskoczę. To wydaje mi się, że będzie dobre, bo teraz jestem tak zajęty głównie mową, a nie... A właściwie poziomy teraz robię na odwalsie. Więc to nie jest zbyt dobre. W szczególności w platformówkach logicznych. Okej, więc się wyciszę. To jest jedna z najbardziej wnerwiających gier ever. What? Mocy glitchowania, pomóż mi. O, wielki i super duper glitchu, wspomóż mnie swoją mocą, bym mógł przejść ten poziom. No nie... Kurde. Hey, what? To jest solidna ściana, what the f... No. Nie, jak ten poziom będę przechodził tyle czasu, to po prostu ten odcinek leci i nawet ani raz... I przeszedłem tylko dwa poziomy. W takim razie. Ja nie mogę... Ej, to będzie siara wtedy. Co z tego, że jestem idiotą i każdy wie, że nie umiem grać w gry wideo, ale okej. Okay. Ojej, jednak let's play z tej gry był złą decyzją. Oficjalnie uważam, że let's play z tej gry to najgorsza decyzja w moim życiu, jaką podjąłem. Dobra. Spróbuj jeszcze. Dobra. Dzięki, tato. Szkoda tylko, że nie możesz mi pomóc. Szczerze, gdyby była ta Nana, jako wiecie, taki co-op player, to fajnie by to było, gdybym na przykład mógł się zmienić w tą Nanę. Ona by tym swoim kijem wyrzuciła mnie tam. Byśmy tak zaliczyli poziom. Nie wiem, jakby ona się tam przedostała, ale załóżmy, że ona potrafi używać sprężyn. Sprężyn, pajęczyny. To było wtedy fajne rozwiązanie jak w grach Lego, bo co to jest w ogóle za logika, że tylko dziecko może, jedno dziecko może się wiecie. Ej, no chyba to wymyśli. No nie ogarniam tego. Przed chwilą tak wysoko się odbiłem, a teraz... Nie, to chyba zależy od szczęścia. A jak wszyscy wiedzą, ja czegoś takiego jak szczęście, to ja nie mam. Nie mam szczęścia do ludzi, nie mam szczęścia do pieniędzy, nie mam szczęścia do niczego. Jestem człowiek nieszczęścia. Szlak niejasny trafi zaraz. No ja wam mówię tu i teraz, niech Bóg mi jest świadkiem, że
Mnie normalnie zaraz szlak trafi. Ło! Okej. No proszę, glitche, pomóżcie mi. Jestem speedrunnerem. Jesteśmy przyjaciółmi obydwoje. Speedrunnerzy i glitche to jak, nie wiem, rodzeństwo. Powinni się wspierać nawzajem. No jest. Im bliżej centrum tej pajęczyny jestem, to wydaje mi się, że jakoś tak... Nie, dobra, to będzie chyba na tyle na ten odcinek, bo już lek trafia. Jeżeli wiecie, jak to przejść, to mi powiedzcie, ja zobaczę jakiś let's play, bo wiem, że ktoś, jakiś Polak robił let's play jednak z tej gry. Więc po prostu zobaczę, jak on to przeszedł. Więc to by było na tyle. Dzięki wam za oglądanie. Na razie i cześć. Pa, pa!